Niedawno poruszaliśmy temat występowania bobrów na Żuławach. Jak się okazuje, Pruszcz Gdański również jest atrakcyjnym dla nich terenem. O tym, że w naszym mieście żyją futrzani inżynierowie, poinformował nas mieszkaniec Pruszcza Gdańskiego, pan Remigiusz Jarosz, który od 3 lat poluje na nie z kamerą. Z kolegą chodziliśmy tutaj na dziki, podglądać dziki. Zobaczyliśmy, że są ślady po bobrach, pościnane drzewa, no i od tego się zaczęło. Zaczęliśmy tropić je, tak można powiedzieć, różnymi porami dnia. No i się okazało, że wychodzą wieczorami. To oczekiwanie trwało 3 lata, w końcu w zeszłym roku, w grudniu, udało się złapać i nagrać te nasze tutaj gryzonie. W Pruszczu sytuacja z bobrami jest nieco inna niż na Żuławach. Nie budują tam ani żeremi i nie są zagrożeniem dla egzystencji człowieka. Zastanawia jednak fakt, skąd na terytorium Pruszcza wziął się największy gryzoń Europy. Miejsce tutaj na swoje zamieszkanie w sumie sprawił mu człowiek ponad 100 lat temu, budując elektrownię poniżej na Raduni, bo jazy, które są spiętrzają wodę do elektrowni, podniosły wysoko poziom wody rzeki Raduni. Teren, na którym urzędują bobry, jest trudno dostępny z uwagi na błotniste podłoże i poprzewracane drzewa. Miejmy więc na uwadze bezpieczeństwo swoje i rzecznych inżynierów. Polecamy również zobaczyć. Bubr dyktuje warunki na Żuławach, a także szafy z przyrodą dla każdego. Oglądaj nas na Facebooku, na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.